Medialny stan wyjątkowy to wystawa, ale nie zwykła, a multimedialna. Prezentowane będą prace pedagogów Katedry Nowych Mediów oraz studentów specjalności multimedia Akademii Sztuki w Szczecinie. Jestem bardzo dumny z tego, że właśnie możemy uczestniczyć w tym stanie wyjątkowym. Trzeba zaznaczyć, że jest to wystawa, że jest to pewien stan ogólnopolski, bowiem jesteśmy już drugą stacją, w której zostanie on ogłoszony. Premiera miała miejsce w Galerii Elbląskiej kilka miesięcy temu. Akademia Sztuki istnieje od 2010 roku. Nowa Państwowa Uczelnia Artystyczna, a wraz z nią Katedra Nowych Mediów, badająca transgraniczną sztukę najnowszych technologii, multimedia. Skupia różne obszary w sztuki, sztuk przede wszystkim muzycznych i sztuk wizualnych. Jest to na skalę polską pewien nowy model funkcjonowania szkolnictwa artystycznego. Na wystawie można będzie zobaczyć prace artystów należących do ścisłej czołówki polskiej sceny artystycznej oraz prace studentów, które są wynikiem eksperymentu realizowanego podczas procesu dydaktycznego. O sytuacji nowych mediów w Akademii Sztuki mówił Waldemar Wojciechowski. Jest szansa, że obie te dziedziny, o których przed chwilą pan prorektor mówił, czyli muzyka i sztuki wizualne, będą w stanie, mamy nadzieję, że jak najszybciej, dojść do takiego poziomu współpracy, żeby przemodelować sposób studiowania na uczelniach artystycznych. Głównymi pytaniami, jakie padały w stronę doktora Piotra Klimka, to o czym traktuje wystawa i do kogo jest skierowana. Dodatkowym aspektem naszej wystawy jest skierowanie jej, jak to Akademia Sztuki, w kontekście edukacyjnym, a więc nie tylko sam wernisaż i potem otwarcie podwojów Muzeum Narodowego dla zwiedzających. Następnie odbędą się raz w tygodniu otwarte spotkania nie tylko dla studentów Akademii Sztuki, ale również dla każdej zainteresowanej osoby. Jednym z artystów, którego prace znajdą swoje miejsce na wystawie, jest Zorka Wolny, a jego prace pochodzą z szeroko pojmowanych sztuk wizualnych. Spróbujemy tutaj pokazać Państwu trzy obrazy, które odnoszą się niewątpliwie do rzeczywistości, do dnia dzisiejszego i to jest jakby nurt, który nas szalenie interesuje i to, co ja realizuję w swojej pracowni, ma przede wszystkim za zadanie otworzyć nam wszystkim, to znaczy i tym, którzy proponują Państwu nowe obrazy i tym, którzy te obrazy oglądają, więc otworzyć przede wszystkim oczy na rzeczywistość. Medialny stan wyjątkowy już 22 marca o godzinie 17 w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Wystawa czynna będzie do 15 kwietnia.